Modlitwa starego Jima, autor nieznany. Duchowny pewien wszedł do kościoła. Siedząc na balkonie, rozglądał się dookoła, patrząc, kto z wiernych modli się do Boga. Lecz nie widząc nikogo, ogarnęła go trwoga. Tym drzwi powoli się otworzyły. Do kościoła wszedł człowiek, lecz widok jego zdawał się niemiły. Twarz miał ogorzałą i nieogoloną, a odzież brudną i zniszczoną. Człowiek zatrzymał się i klęcząc na kolanach, z pochyloną głową krótko westchnął do Pana, po czym wstał i szybko z kościoła wyszedł. Lecz następnego dnia ponownie przyszedł. Odtąd codziennie do kościoła przychodził. Zawsze klękał i szybko wychodził. Duchowny zaś przyglądał się temu, dziwiąc się bardzo zachowaniu takiemu. Bojąc się kradzieży, w końcu zatrzymał tego człowieka, prosząc go, by jeszcze chwilę zaczekał. Zapytał, co tu robi i dlaczego tak szybko z kościoła ucieka. Mężczyzna odparł, że codziennie rano do pracy wychodzi, a do kościoła w czasie przerwy przychodzi. Przerwę na posiłek poświęca modlitwie, by zdobyć siłę i pokój w życiowej gonitwie. W kościele pozostać mogę tylko chwilę, bo fabryka daleko, na jakieś 2 mile. Zawsze, gdy klękam tutaj na kolana, o to, co mówię w modlitwie do Pana. Znów przychodzę, Panie, by powiedzieć Ci z radością, jakie to szczęście cieszyć się Twoją miłością. Dziękuję Ci bardzo, że grzech mój zabrałeś. Łaskę swą i dobroć wielką okazałeś. Człowiek ja prosty i nędzna modlitwa ma, lecz myślę o Tobie każdego dnia. Więc, drogi Jezu, oto jestem ja, Jim, sługa Twój. Chcę tylko, byś wiedział, żeś Ty Pan i Zbawiciel mój. Czując się nieswojo, duchowny powiedział, że bardzo przeprasza, lecz nic o tym nie wiedział i że przychodzić może każdego dnia i że miła Panu modlitwa ta. Jim się uśmiechnął i tylko rzekł, dziękuję bardzo, lecz muszę już iść. I śpiesznie wstał, by z kościoła wyjść. Duchowny zaś sam skłonił kolana i jak nigdy wcześniej modlił się do Pana. Miłością Bożą poruszony oddał Panu serce jako sługa uniżony i z pełnymi łez oczyma powtórzył prostą modlitwę starego Jima. Przychodzę, Panie, by powiedzieć Ci z radością, jakie to szczęście cieszyć się Twoją miłością. Dziękuję Ci bardzo, że grzech mój zabrałeś. Łaskę swoją miłość wielką okazałeś. Człowiek ja prosty i nędzna modlitwa ma, lecz odtąd myśleć będę o Tobie każdego dnia. Więc, drogi Jezu, oto ja, sługa Twój. Chcę tylko, byś wiedział, żeś Ty Pan i Zbawiciel mój. Pewnego razu jednak, choć cały dzień upłynął, ślad po starym Jimie jakby zaginął. Mijały dni i tygodnie mijały. Pastor zaczął się martwić, czy Jim zdrów i cały. Do fabryki się udał, by spytać o niego, lecz zastał go w szpitalu śmiertelnie chorego. W szpitalu wszyscy o Jima się martwili, lecz przez niego do Boga bardzo się zbliżyli. Wszystkie pielęgniarki stale się dziwiły, pytając, dlaczego Jim jest tak radosny i miły. Przecież ani jedna osoba go nie odwiedziła. Nikt kwiatów nie przynosi, ani listów nie przesyła. Wyjaśniał więc wszystkim, że nie wiedzą tego, iż wierny przyjaciel przychodzi do niego. Każdego dnia w porze posiłku obok niego siada i, trzymając za rękę, tak do niego powiada. Znów przychodzę do Ciebie, by powiedzieć z radością, jakie to szczęście cieszyć się Twoją miłością. Rad jestem bardzo, że grzechy mi wyznałeś. Łaskę i miłość moją zawsze przyjmowałeś. Myślę o Tobie każdego dnia i każda Twoja modlitwa to radość ma. Więc, drogi Jimie, oto jestem ja, Jezus,
Zbawiciel i przyjaciel Twój. Chcę tylko, byś wiedział, żeś Ty na zawsze mój. Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i w duszy tak się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam Pan, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.